Eutynika, ludzki ul. Yeah! Produkcja plus 3. Maksymalna wartość intrygi, tak? Zmniejszona? To co? Bierzemy to, czyli najpierw dynamika społeczna jeszcze. Terra Krypta. Kultura plus 15%. Wow. Soma destylarnia. Zdrowie plus 4. Dwa miejsca na specjalistę artystę. No i jeszcze jadłodajnia publiczna. Dopiero teraz? Myślałem, że od razu macie coś takiego. A nie każdy sobie rzepkę skrobie. No ale cóż, żywność plus 2. A może na początku mieli, jak była ta placówka pierwsza. A potem zaprzestali takiego procederu. Z jakiegoś powodu. No cóż, a te fotosystemy? Ach, to było. No dobra. Biometalurgia. Plus 1 do energii z każdej kopalni. To by też się przydało. Doktryna supremacji. To też jest ciekawe. To może zaplanuję od razu? Wtedy pójdzie też bioinżynieria. Ksenozyna. Ksenozyna? Skąd się to kojarzę? Chyba z cywilizacji Beyond Earth. Chyba tak. Huta bioszkła. Uuu, produkcja plus 2 i 15% też. Ale koszt w Firaxycie. Słabo. Aż 2. Jeszcze kuźnia molekularna. Żywność plus 5. Ósmy poziom harmonii. Tyle to mamy. Dobra, niech będzie taki plan, jak jest obecnie. Pojawił się agent. Dobrze, już zagospodarowane. Lecimy dalej. Coś czuję, że ten apostoł niedługo przeżyje. Chyba trzeba będzie nim się bronić teraz do wyzdrowienia. U! Zabił wartownika. Dlatego, że płynął tamten. No village was ever ruined by trade. Samatar Yamabare proponuje układ, który wzmocni nasze kolonie. Czy wznowimy go, aby wspólnie dalej się bogacić? Otwarte granice? Pewnie. Certainly. Z przyjemnością przyjmuję waszą propozycję. Kończy on rozszyfrowanie sygnału. Zbliża się. Powoli, powoli. Gdzie to jest? Zadania i zwycięstwa. Rozszyfrowanie sygnału. Kontakt. Tak, tutaj jest. Coś mu tam idzie. Zbliża się do połowy. Trochę się wydarzyło. Eludi i Hutama prowadzą wojnę. A nie chciała się wtedy zgodzić. A to pewnie dlatego, że pomyślała, że może nie opłaca się. Bonjour, mon ami. Umowa? To co, sojusz? Najwyższa pora. Peut-être plus tard. To nie do przyjęcia. Jeśli chcesz, byśmy przyjęli waszą propozycję, musisz zaproponować coś lepszego. Może jeszcze 10 miast. Peut-être plus tard. Za nic pewnie nie poszłoby. Czy powinniśmy wypowiedzieć wojnę? Już wypowiedzieliśmy. Myślałem, że jeszcze coś na tym ugram. Na przykład tak pochwalić ją, że... O, widzę, że prowadzimy wojnę przeciwko wspólnemu wrogowi. O, spójrzcie na to. Samotar Yamabare nie jest już ostatni. To przez tą przyjaźń pewnie. Oczywiście. Myślę, że zbyt wielkich naszych zasług w tym nie ma. Ale cieszę się, że Wadim Kozłow już tutaj idzie na dno powoli. No, na samej tej rozpisce to jest na dnie. To tutaj co? Jakiś cud? Ksenodrom? Latawiec? Kosmodrom? Reaktor Pola. Fabryka silników magnetycznych. Mamy jeszcze tyle, żeby móc wybudować. Produkcja plus 6. To się przyda? O tak. 400 kasy mamy, to za mało. Co dalej? Apostoł powstał. Chyba nie zdąży na akcję, ale spróbujmy. 8 tur? No, trochę mi to zajmie. Ale potem chyba wejdziemy na raz. I załatwimy sobie wygraną. I tyle. Okej, teraz musimy handlować ze sobą. Żeby mieć więcej... Więcej wszystkiego. Żywności, produkcji.
To co? Custom Paton? To jest to nowe. Gancelik otrzyma. No tak, Custom Paton nie ma. Custom Paton. Nie ma składu handlowego, więc nie może nam nic wysłać. Co to my możemy dostać i to sporo. Dobra, może być na razie. Potem wybudujemy tam. Skład handlowy na raz. I tyle. Okej, okay, tutaj jest ta postał też. Też wysyłamy. O, Herald. W zasięgu ataku jest ktoś. Ho, ho, ho. Apostoł, ile ma HP? Jeden! Nowy rekruci. 50 punktów życia. Dobra. Fortyfikuj do uzdrowienia. Pięknie. Tutaj też nowi rekruci. Cudownie. Kosztowny atak. Tak, chcę atakować. Wiem, z czym to się je. Niestety. Herald, ty do uzdrowienia fortyfikuj. Ty, Heroldzie, za to możesz jeszcze raz zaatakować. Raz, nawet więcej. Zaatakujemy aniołem. Da radę, czy nie da? Da radę. Minus 32. No to jeszcze jeden atak i koniec. Apostoł, apostoł. Trzeba będzie wymienić się miejscami i zaatakować. Możemy to zrobić teraz? Nie. Tu jest wzgórze, dlatego nie. Jest tak. Samotar Yamabary jest coraz bliżej zwycięstwa kontaktu. W Harto pojawił się agent. W ogóle mamy jeszcze trzech do zagospodarowania. O, tutaj tylko energia. Jim Bomba. Siatkę stwórz najpierw. Potem może od razu będzie można naukę? No, raczej nie. Ale będzie dobrze. Dobra, i co my tam mamy dalej? Stworzono siatkę, agent niewykryty. Mamy nowe zadanie. Raczej dylemat. Siła natury. Nowy szyb Gai przyniesie temu miastu wielki dobrobyt. Nasi botanicy już teraz tworzą nowe hybrydy, łącząc ze sobą florę tej planety z ziemską. Jedna taka roślina, Loidea, wykorzystuje fotosyntezę, by przetwarzać światło słoneczne w energię, którą przechowuje potem w swoich komórkach. My to już mieliśmy! Plus 2 do energii z szybów Gai, czy plus 1 do produkcji? To teraz plus 2 do energii. Tak jak nasi botanicy stworzyli w szybie Gai nowe życie, tak my wykorzystamy jego energię, by tworzyć nowe budowle. Jeszcze produkcja? W Quen? Bateria rakietowa? Dwie tury tylko? To jakiś tam sens ma? Ale możemy zrobić ten komputer kwantowy wreszcie. Nauka plus 5. Już niech będzie. Nauka? A w sumie po co nam nauka? Ale zaczęliśmy. Darmowa technologia. Niech będzie. Jazda dalej. Co my tutaj mamy w ogóle? Aha, strzelają do nas. Sporo odnowili, ale bez problemu i tak to zajmiemy. Tu się znowu bawią. Naprawdę, zrobili sobie poligon. I to z takimi ruszającymi się naturalnymi wrogami. Oni nie mogą nic zrobić. Że wreszcie wyewoluują tak, że już nie będą mieli tego problemu. Jakoś zlikwidują swoich oprawców. Mamy przełom 29 i 30 wieku. Dobra, mamy tu też Herolda, który nic nie zrobi. Niech sobie śpi. Śpi. I... Ty, Heroldzie, też. Bo zginiesz. Apostoł. Bezpieczny atak. Anioł. Atak z dystansu. Można też zrobić... tryb ruchu. Dalej, atak z dystansu.
Ups! To był przypadek. Ale! Wyszło na nasze. Jaki ty masz dystans ataku? Plus 1 do zasięgu widzenia, plus 1 do zasięgu widzenia. Edukator. Artyleria pewnie. Aha. 2 jak standard. I nie ma żadnego dodatkowego. Atak przeciworbitalny, wow. Okej, robimy tutaj powoli kolejkę. Jeszcze jakbyś się ruszył, aniele. Powinieneś latać. Kosztowne ataki to jaki? Wow. Bezpieczny? Powinniśmy zgarnąć miasto. Nie przypominaj mi, dziękuję. No! Przyłączamy. Zwiększy poziom chorób o 0. O, 10! Cudownie. Dobra, mamy co nasze. Ropy naftowej jeszcze nie ma, ale będzie już niedługo, jeszcze 2 tury oporu. Tutaj też jest opór. Czemu za każdym razem jest opór? To co, proponujemy rozejm? Ciężką piechotę sobie robi. Chyba tak, nie ma co już z nimi walczyć. Tutaj mają piechotę podobną do tej z Warhammera. Tak delikatnie. Pięknie. Możemy zgarnąć jeszcze mewę. Szybko ksenomasy. Najpierw rozejrzyjmy się, co nam jest potrzebne. W zasadzie to... nic z tego, co oni mają. Albo też inaczej mówiąc, wszystko. Dobra, wymieńcie się. Nie możesz na razie. Freeland ma bardzo mało. Zdecydowana wygrana. Jak apostołem zaatakujemy? Wow. Mewa. Bezpieczny atak. No to jedziemy z nim. Chciał wojnę, to ma wojnę. Z faktu, że on rozpoczął walkę, powinno być, że to, że jego zajmiemy miejsce całe, wszystkie miasta, cały jego teren, nie powinno wpłynąć na minus w naszych kontaktach. Kutama jest na ostatnim miejscu teraz. Uważają was za żonnych wojny wataszków. Lubią wojowniczości. Ja to zawsze miał, Wadim Kozłow. No i rzeczywiście. Elodie? Nas lubi? Reginaldo Wrogość? Czemu? Macie różne doktryny. Polityka! Nie, to raczej jak tutaj święta wojna. Przekonane religijne zabijają czasami. I prawie zawsze one są wtedy źle pojmowane. Dobra. To ja nie mogę nic zrobić, tylko zbawcą się ruszyć ewentualnie. Gdzieś ufortyfikować. Najchętniej bym w mieście. Dobra, dawaj tu. 20 powinieneś na turę co najmniej. Jeszcze jakiś boost masz? Leczy 5 punktów życia na miażmie. Dawaj tu. Okej. Produkcja. Nie wiadomo, ile to zajmie. To skład handlowy. Czyli tutaj nie mam nic znowu. To równie dobrze mogłem wyburzyć, zrobić nową... No, nierównie dobrze. Ma poziom rozwoju 8. Co nam da kopa do przodu? A, to inna operacja jeszcze. Co jest? Ktoś coś zrobił? Tu przekierowuję energię. Nie da rady na razie. O! Ktoś idzie w harmonię. To Reginaldo chyba? Tak. I czemu walczy w takim razie z mieszkańcami tej planety? To nie jest zbyt harmoniczne. No cóż,
Uwaga, intrus. A nie możemy jeszcze strzelić z dystansu? Nie ma problemu. Ktoś zawsze się nim zaopiekuje. Nie może? To jest... niszczyciel. Gdzie stanąć? Chodźcie tu. No, przejdziemy tak. Premia, anioł, dyscyplina. Niszczyciel został zniszczony? Nie, 71 punktów obrażeń. No cóż. Apostoł. Biegusiem. Kolejny. Kolejny. Nie, ten się już nie ruszy. Zbawca. Do wyzdrowienia. Edukator. No cóż, tutaj powoli trzeba się ruszać. I dookoła się bardziej opłaca iść. Zabawne. Czy marnowałem czas? Ciężko było określić, bo mieliśmy do przejścia przez jedną jednostkę. Dobra, tu jest jedna tura jeszcze. Trzeba będzie potem kupić od razu robotników. Rangi głoduje. Co ja poradzę? Zginął jeden. Jeden obywatel. Przez stan wojenny. Po co go wprowadzaliście? No jasne, to dlatego, żeby wyłapać wszystkich inaczej myślących. Będących za wrogami. Estetyka stosowana. Energia w ilości równej 30% generowanej kultury. Tak. Coś tu zdobyliśmy? Jeszcze nie. Wybierz jedną darmową cnotę. To było wcześniej. Jeden darmowy poziom doktryny? Okej, okay, dobra. Już myślałem, że poziom cnoty tutaj, cały. To by było dobre, bym sobie wziął maksymalny. No i podwoiliśmy nasze wpływy. Coś jeszcze? Tak, mamy właśnie tych. To dawaj energię. Tutaj też energia. Przeciwdziałają naszej szatce. Szkoda. Intryga maleje. Niezbyt to intrygujące. Ten intrus. No, próbuj. Rangi zostało zbombardowane. No, ci mogą być nieźli. Ciężka piechota 24. Ha, nieźli. Żarciki. Do mewy wskakujemy i tyle. Bliska do orbitacja czegoś tam. Pewnie naszego nadajnika, który już może deorbitować spokojnie. Apostoł nie ustrzeli. Rangi też, 8 tur jeszcze. Ale za to anioł zniszczy niszczyciela. Mamy Herolda, który może coś zrobić. Może przylecieć do tej bazy, tak jak i drugi. Pięknie. No i tak. Jak najlepiej się ruszyć. Tutaj możemy zaatakować to miasto. No to tak zróbmy. Będziemy na wzgórzu. Świetnie. A, w następnej turze. Kolejny apostoł sobie idzie. I kolejny apostoł. Tak. Pływaj. Na szeroki przestwór oceanu. Następna tura. To deorbitacja rzeczywiście. Komunikacja laserowa. Nie powinna być już nam potrzebna. W końcu możemy się teleportować w jedną i w drugą stronę. Okej, następna tura. Minus 10, plus 3 punkty doświadczenia. Minus 20. Oj, klepią nam trochę. Minus 17? Jeszcze ci? Nie, już nie. Czemu oni to robią? Biją swoich.
Ciekawe, czy ci coś kombinują. Wow! Będąc w bardzo dobrych stosunkach z twoim dworem, nie można było nie zauważyć, że twoja cywilizacja zaprzyjaźniła się z Unią Afrykańską. Ja uczynię to samo. Może ten sojusz doprowadzi do wielkich wydarzeń w przyszłości? Świetnie! Tylko to jest umowa o współpracy, a nie sojusz. Ja chcę też sojuszu, a wy nie chcecie. Ja lubię mieć kumpli i przyjaciółki. Bonjour, mon ami. Życzymy powodzenia na froncie. Co możemy dla was zrobić? Umowa, sojusz... O, jak dla nas ta umowa jest w porządku. Świetnie. Oui, mon ami. O, mamy sojusz. Franco-Iberia ma umowę o współpracy z Unią Afrykańską. To też na plus dla nas. Świetnie. Dyskusja. To co, jeszcze będziemy mieli kolejnego sojusznika, Samatara? Wasza kolonia słynie z silnej i zdrowej gospodarki. Może pewnego dnia zechcecie podzielić się z nami swoimi pomysłami. Sojusz? Umowa jest w porządku. Pięknie. No. Cudownie. Wow. Już prawie 1000 punktów. Przy czym LOD druga ma 750. Okej. Mewę dosyć nieźle uszczuplimy. Rzecz w tym, że to nadal będzie kosztowny atak. Tutaj sobie musimy jakoś poradzić z tymi też. Ciężka piechota. Proponuję ich rozwalić najpierw. Przez wodę atakujemy, ale przecież to nie jest jednostka kawalerii. Żeby to nam spowolniło impact. Wbijamy tutaj. O! To miasto też jest na wzgórzu, więc nie będą mogli nas atakować najprawdopodobniej. Niszczyciel nie będzie mógł atakować. Pięknie. Mamy tutaj kolejnego apostoła. Jakoś na razie niech tutaj stanie. No cóż, trzeba. Gdzieś. I to tego niszczyciela? Czy Mewę? Niszczyciela. Czy Mewę? To może jeden tego? W końcu mamy dwóch heroldów. 36. Drugi herold. Leć. Gdzie jesteś? Co z tobą? Za daleko? Co? Okej. Ich wojsko to żart. Mam tylko jedną jednostkę tutaj. Jedną tu, w środku miasta. I jednego niszczyciela. Dobrze. Trzydzieści jeden. Anioł. Aniele tak wiele i tak dalej. Rangi. Niech się leczy. Uuu. Prawie gotów, zbawca. Zdecydowana wygrana z niszczycielem. Świetnie. W to mi graj. Dobra, to było. Samatar, Yama, Barry i Hutama prowadzą wojnę. Hutama musi czuć się dosyć niekomfortowo. Tak myślę. Tajna operacja. To ja... A, jest dobrze. Prawie wszyscy uchutamy. Jeszcze trochę u tego z Brazylii. Dobra, następna tura. Wystarczyli żarcie. Powinniśmy lepiej oblegać. Nie przypuszczać takich. To jak to było do przewidzenia? 26 punktów obrażeń. Zaraz zniszczymy. O! Tak. Zaprzyjaźniliśmy się z Franco-Iberią dzięki wam. Super.